Kojarzy mi się to z tymi zdjęciami w albumie, które przedstawiają te wszystkie urodziny, gdzie za każdym razem jakby wszystkie te grupy ludzi, dosyć liczne, są fotografowane troszeczkę jak takie piętrowe głowy jedne nad drugimi. No to było wyzwanie, więc on wyszedł gdzieś tam piękny, ponieważ właśnie też w bardzo specyficzny sposób po pierwsze odbija to światło, też bardziej cienie są widoczne, ponieważ one jakby stanowią dosyć kontrastowy rysunek, ale też, co ciekawe, zmieniają się kolory tych skór w zależności od jakby światła, prawda? Ja szyję od dzieciństwa. Moja mama szyła, moja babcia szyła, moja druga babcia tkała w ogóle i jakby to rękodzieło gdzieś zawsze trajkotało na maszynie po prostu w drugim pokoju. W pewnym momencie to szycie jakby weszło w obszar tych mediów, którymi ja się posługuję do tego, żeby gdzieś robić swoje też prace artystyczne. Mam gdzieś jakąś tam umiejętność, taką no, czysto krawiecką, dotyczącą kroju, ale ja improwizuję. Nawet nie mam formatu, tak jak malarz. Nawet nie mam tego momentu, w którym przestrzeń, którą ja zamierzam zapełnić, jest w jakiś sposób ograniczona, tylko to wszystko jakby powstaje w trakcie tego procesu pracy. Wszystkie skóroplastyki Anety są zrobione z organicznego materiału. Aneta zasadniczo recykluje je, między innymi używa starych kurtek skórzanych. Inne źródło to ścinki z produkcji torebek przemysłowych. Tak jest w przypadku pracy urodziny i stąd taka mnogość kolorów. Ten materiał stał się dla nas tak bardzo oczywisty, powszedni, że przestaliśmy już w ogóle odczuwać, myśleć o tym, wyobrażać sobie, jaka ilość cierpienia i żyć została poświęcona na to, żeby uszyć nam buty, torebkę, skórzany plecak. I Aneta jakby wyciąga ten sens, to znaczenie do poziomu zupełnie sensualnego. Dobieram w ogóle skóry i już projektując niejako poszczególne elementy tego obrazu, tak żeby w określony sposób odbijały światło. To, co wydaje mi się tutaj takie bardzo fascynujące, to to, że one no z jednej strony przypominając obraz, nie są cały czas taką samą przestrzenią, tylko w zależności od tego, jak to światło na przykład w pomieszczeniu operuje, ten obiekt całkowicie się zmienia. Ważna praca, która poprzedzała skóroplastyki Anety, to było selfie. To był cykl fotografii, który był zrealizowany z użyciem skóry wieprzowej. Te obiekty na fotografiach są przedstawione na tłach, które również są wykonane ze skóry, ale tym razem wyprawionej. I za pomocą jakichś lalkarskich metod czy makijażu nadawała jej charakter swojego autoportretu. Ciekawe było bardzo zobaczyć, jak Aneta tę skórę przenosi w trzeci wymiar i zaczyna budować z tego obiekty przestrzenne. Gdy jeszcze pracowaliśmy z Jaśkiem Smagą, no to się zajmowaliśmy w zasadzie naszą relacją, tak? Potem ja się zajmowałam, że tak powiem, sobą. Potem urodziła się nasza córka i ona zaczęła być chyba tym tematem, który mnie najbardziej interesuje. Aneta Grzeszykowska była swoją własną bohaterką do czasu narodzin córki. W momencie, gdy pojawiła się Franciszka, ciężar się trochę przeniósł i córka stała się bohaterką bardzo wielu prac. Między innymi wszystkie skóroplastyki, które pokazywaliśmy, są opowieściami z jej życia. Opowieściami, które zostały pozbawione głównej bohaterki w albumie, który pokazywaliśmy, natomiast jakby ta córka się znalazła w tej równoległej rzeczywistości. Ta sztuka moja nie jest taka ambitna technicznie, ani nie wymaga jakichś wielkich ekip, nakładów. Ja troszeczkę mam takie poczucie, że to jest trochę taki pasożyt, co się pasie na tym, co się dzieje w ciągu mojego dnia. Więc musi się w tym swoim pasożytnictwie do tego bardzo dobrze dopasować.